Witam wszystkich. Mam przyjemność być na najlepszej plaży w UK w roku 2021. A gdzie ja jestem? Właśnie. Woolacombe, północny Devon. Ta plaża została uznana za najlepszą plażę w UK spośród 600 plaż. Sprawdźmy dlaczego. Jest moja pierwsza wizyta tutaj w Woolacombe. Wcześniej takiej krówki nie widziałem. To nasze pierwsze spotkanie. Poznajcie Dji Mavic Air. No i jest druga. Nie dajcie się zwieść tym rogom. To nadal jest krowa. Słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej plaży. Słychać już szum morza i widać na horyzoncie morze. Lecimy dalej. Zobaczcie na to. Pomysłowe. Ale coś jeszcze jest. Jest message. Nie wiem, kto to zostawił. Co za widok. Słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej. Wydmy, plaża, morze. To przed nami jest. Ale najpierw napiję się wody. Szwajcarii mają fioletową Milkę, a mieszkańcy północnego Devon mają niebieską Daisy. Już blisko. Chodźcie, zobaczymy. To jest właśnie to. Oddychać teraz pełną piersią. I oto jestem, dokładnie gdzieś po środku tej plaży. Połowa dystansu w tamtą stronę i połowa w drugą. Rozejrzę się, co to jest ciekawego. Wiem, że ta plaża jest bardzo popularna wśród surferów. Dzisiaj te fale są dosyć średnie, bym powiedział. Słuchajcie, przed wami brytyjskie wybrzeże. A sięgam sobie pamięcią do polskiego Morza Bałtyckiego, nad którym byłem może 3-5 razy. Przepaść. Uwielbiam brytyjskie wybrzeże. Jest tak zróżnicowane. Woda jest idealna. Nie to, że jest umiarkowanie ciepła, ale jest czysta. Dobra, szukam tych ciekawych miejsc, tych perełek, które pewnie spowodowały, że ta plaża jest najlepsza w UK. Słuchajcie, jest godzina 15:30. Od jakiegoś czasu jest przypływ, także ta woda coraz bliżej. Nawet dochodzi do mojego statywu. Muszę uważać. Pokażę wam teraz dwa krańce tej plaży. Plaża jest ogromna. To jest lewa strona, patrząc na wprost morza. Jest bardzo mało ludzi, warto tutaj na przykład spędzić czas, biorąc ze sobą jedzenie czy picie i właśnie można tutaj znaleźć fajne dla siebie ustronne miejsce. A ta strona, to jest prawa strona,
Na horyzoncie widać miasteczko Woolacombe. Lens jest ustawiony na zoom 35 mm, czyli lekkie przybliżenie jest. A zobaczcie, jak jest daleko do tego miasta. A to jest środek plaży. I zobaczcie, ile jest tam ludzi. Wiadomo, jest tam gastronomia, jest miasteczko, są lody, jest fish and chips i tak dalej, także dlatego jest więcej ludzi. Plaża jest przyjazna dla psów, bo widzę tutaj masę psów. Także jest ok. Tak, przypływ. Woda wdziera się coraz głębiej, trzeba uważać. Idziemy na granicy plaży i wody, aby nas nie chwyciło. Nadal jestem na Woolacombe Beach. Kończą się wydmy po lewej stronie, a tutaj na wprost mała wysepka skał na plaży. Świetnie to wygląda. I zobaczcie, jak mało ludzi. Ci tutaj na wprost sobie znaleźli miejsce na rozłożenie mini Babingtona. Także fajne tutaj jest miejsce. Jeżeli ktoś nie lubi tłumów, to warto tutaj być po tej stronie. Idziemy dalej. Na wprost widzę już Patsborough Beach. To jest mała plaża, która jest teoretycznie połączona przedłużenie Woolacombe. To na wprost wybrzeże, to jest za Patsborough, troszeczkę dalej. Nie ma już tam żadnej plaży, prawdopodobnie tylko ścieżka jakaś jest na grzbiecie tego wybrzeża. No jest fantastyczne, podoba mi się. Podejdziemy jak najbliżej. Widzicie to? Tajemnicza laguna, chodźcie. Trochę pod słońce, ale nieważne. Słuchajcie, na Kurwali były takie tajemnicze laguny. Ale tutaj w Devon też są. Przejdę się kawałek. Słuchajcie, już jesteśmy na terenie plaży Patsborough. No zobaczcie, co się dzieje. To najpiękniejsza dzisiaj miejscówka, jaką znalazłem. Jest zrobione kilka zdjęć, no po prostu rewelacja. Chowię teraz sprzęt, nikogo nie ma, jest w miarę bezpiecznie. Jestem odgrodzony tutaj skałami. Chcę polecieć troszeczkę dronem i pokazać to od strony morza. Trzymajcie kciuki. O, by się udało. Coś wam zaraz pokażę. To nie śmiejcie się. A, to! Będzie tego więcej na plaży. Ponoć mówią, że to jest jakaś rzeźba słynnego, lokalnego tutaj artysty. Więc żartuję. Wejść było łatwo, ale teraz zejdźmy. Trzeba uważać na linę, żeby nie nadepnąć. Jest jej za dużo pod nogami, ale jest siła. Jest siła. Ok, już jest bezpiecznie. Lubię wyzwania.
To już jest koniec. Żegnamy się z Woolacombe. Czy jest ona plażą numer 1 w UK? Nie wiem. Jestem ciekaw waszych opinii. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Hej!